Właśnie Grosik z tej strony. Godzina 6, czas wyruszać na wykopki. Śniadanko zjedzone, pies nakarmiony. Trzeba gdzieś wyruszyć w teren. Najlepiej na jakieś działeczki nad Bugiem. I zobaczymy, co dzisiaj przyniesie mi ten dzień. Długo dzisiaj nie będę kopał. Tak myślę, że do 16 i wystarczy. Dotarłem już na pole. Troszeczkę mokro jest, jak widzicie. Ale mam nadzieję, że bardzo w błocie się nie ubabrzę. I zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Mam pierwszą monetkę dzisiaj. Trochę ziemia dzisiaj jest wilgotna, opadało przez ostatnie kilka dni, ale nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest ok. Jedna, druga kopiejki, tak mi się wydaje, że to będzie. Nawet rocznik może będzie widoczny, 1913, możliwe. Taka malutka monetka. Na sam początek dnia. Miałem kontrolę ze Straży Granicznej. Sprawdzali, co ja tutaj robię. Ale wiadomo, papiery są, to można kopać. A tymczasem, jak widzicie, kawałeczek pierścienia wiodącego znalazłem. Dobra, szukam dalej. A teraz znalazłem taką malutką klamerkę. Bardzo cieniutka jest. I taka jakby... troszeczkę zdobiona tutaj. Dosyć fajny fancik. Patrzcie, co teraz znalazłem. Taki malutki dzwoneczek. Znalazłem monetkę. Nie za dużą. Ciekawe, co to jest. O, chyba... chyba druga RP. Tak mi się wydaje, tak, 2 grosze z drugiej RP. Super. I nawet nie najgorszy stan. Proszę bardzo, lubię takie monety. A rocznik gdzieś tutaj powinien być. O kurczę, będzie zaklejony. 30. 33 albo 5. Po umyciu wam dokładnie powiem na podsumowanku, ale fajna monetka. I znalazłem pół grzybka, czyli połówkę jakiegoś zapalnika. Proszę bardzo. Gwint widać, ale takiego zapału to ja chyba nie mam. Są jakieś oznaczenia na nim. M łamane chyba na V. I 0,3. Mam mi pierwszą dzisiaj łuseczkę. A teraz znalazłem jakiś guziczek. O, będzie plusaczek. Stan taki sobie. Nie za super, ale zawsze guzior. Ciekawe, czy łóżko jest. Nie. Nie ma łóżka. Szkoda. Byłby super guzik. Proszę bardzo. I mam pierwszą kuleczkę dzisiaj ze szrapnelka. Ale mało przyjemnie jest, dosyć chłodno, wiatr wieje, ale trzeba kopać, nawet i przy takiej pogodzie, bo niedługo pola zostaną zasiane i tylko łąki i lasy mi zostaną do chodzenia. A teraz trafiłem łuseczkę, trochę się zmęczyłem, idę na małą przerwę, zapewne słyszycie po głosie, że już jestem trochę wypompowany machaniem wykrywaczem. A teraz trafiłem kawałeczek pierścienia wiodącego. Taki spory. Chodzę po polu i macham wykrywaczem i uruchomiłem sobie metronom, żeby równo machać wykrywką.
Nie, oczywiście żartuję. Ale znajomi, których pozdrawiam, będą wiedzieli, co to jest za dźwięk. Jak myślicie, co to jest za dźwięk? Kto zgadnie? I mam dosyć ciekawy sygnał. Jak widzicie, monetka po wykopaniu ziemi pojawiła się sama. Nie trzeba było szukać krecikiem tej monety. Ciekawe, co to będzie. O, chyba kopiejka jakaś. Tak, jedna kopiejka. Rocznik zaklejony. 1913. Tak mi się wydaje. Proszę bardzo. I co znalazłem? Zobaczymy, co to będzie. Chyba monetka. Ciekawe, co za moneta. Jak słyszycie, wiatr mocno wieje. Chyba nic wam nie powiem, bo za wiele nie widać na tej monecie. Niestety. Zielono-brązowy krążek. A teraz znalazłem coś takiego. Materiał mosiąc. Nie wiem, co to mogło być. Jakieś takie dosyć solidne. Ciekawe, może jakiś zegar od jakiegoś pojazdu. Tak mi się wydaje. Znalazłem monetkę. Ciekawe, co to jest. A niestety PRL, 20 groszy. I dalej łuseczki wychodzą, tym razem Mosin. I trafiłem teraz taki mały guziczek. A teraz znalazłem czubeczek od carskiej 76. Ale patrzcie, jaki płaski. Musiał w coś twardego trafić. Na podsumowanie wam porównam ten czubeczek z innymi, które wyglądają normalnie, i zobaczycie różnicę. Ale to widać od razu, że w coś uderzył. Kończę dzisiejsze wykopki i powolutku zawijam do domu. Jestem już w domu, a to są śmieci, które wykopałem podczas tego wypadu. Jak widzicie, trochę tego się nazbierało. A tymczasem myję fanty tutaj w miseczce i zapraszam wszystkich na podsumowanie. Zaczynamy podsumowanie. Jak widzicie, troszeczkę tych fantów udało się pokopać. Za super znalezisk nie ma, ale te, co są, to i tak cieszą mnie. Dobra, zaczynamy od góry. Jakieś łuseczki karabinowe, kawałeczek zapalnika, ale nie wiem, jaki to jest akurat model. Odłamki z pierścieni wiodących. Jak widać, różne wzory, czyli różne kalibry. Jakiś dzwoneczek, klamerka, czubeczek od zapalnika, od carskiej 76. Porównajcie sobie ten spłaszczony, który na pewno w coś trafił, a ten, który wygląda normalnie. No, jest różnica troszeczkę. Kolejną rzeczą, jaką znalazłem, jest ta osłonka od jakichś zegarów, ale nie wiem, od czego to może być. Czy od jakiegoś pojazdu, czy może od jakiegoś radia. Nie mam pojęcia. Może wy wiecie, a może kiedyś się dowiem. Dobra, lecimy dalej. Jakiś drucik mosiężny, monetka nieczytelna i lecimy lepsze monetki. Jedna kopiejka 1913. Jedna druga kopiejki również 913. Guziczek prusak, jakiś cywilny 20 groszy z PRL-u. No i najlepszy fancik, tak mi się wydaje, z tego wypadu, czyli 2 grosze z drugiej RP, rocznik 1935. Taki to był wypad. Nie za dużo fantów. Fanty też nie są zbyt okazałe, ale się troszeczkę pokopało. Czas spędzony fajnie na świeżym powietrzu, chociaż było troszeczkę chłodno, ale ogólnie jestem zadowolony. Pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik do was. Cześć!